Temat wykładu: figury płaskie, okrąg, wiadomości podstawowe. Na tym wykładzie dowiemy się, czym jest okrąg, jak powstaje, jaki jest wzór, zależność na długość okręgu oraz na długość łuku okręgu oraz jaka jest zależność pomiędzy kątem środkowym a kątem wpisanym opartym na tym samym łuku. Zapraszam. Okrąg jest to zbiór nieskończenie wielu punktów równoodległych od punktu zwanego środkiem okręgu. Okrąg charakteryzuje nam m.in. promień oraz średnica. Promień jest to odcinek łączący środek okręgu oraz dowolny punkt na okręgu. Natomiast średnica jest to odcinek łączący dowolne dwa punkty na okręgu, jednak odcinek ten musi zawierać w sobie środek okręgu. Środek okręgu musi należeć do tego odcinka. Co to jest długość okręgu? Jeżeli narysowalibyśmy sobie na podłodze okrąg i przeszli po nim, to odbylibyśmy pewną drogę. Droga ta, jej długość jest równa 2pi r. Jest to właśnie długość okręgu, gdzie r to jest długość promienia. Co to jest łuk okręgu? Łuk okręgu jest to część okręgu wyznaczona przez dowolne dwa punkty należące do okręgu. Długość łuku, eu, często oznaczamy, równa się pi razy alfa dzielone przez 180 stopni razy r, gdzie alfa jest to kąt środkowy wyznaczony przez tenże łuk. Co to jest kąt środkowy? Kąt środkowy jest to kąt, którego wierzchołkiem jest środek okręgu, natomiast dwa punkty na okręgu należą do dwóch ramion tego kąta. Tutaj się pojawia jeszcze jedno twierdzenie, mianowicie miara kąta środkowego jest dwukrotnie większa od miary kąta wpisanego opartego na tym samym łuku co kąt środkowy. Co to jest kąt wpisany? Kąt wpisany jest to kąt, którego wierzchołek leży na okręgu oraz dwa punkty okręgu należą do ramion tego kąta. Zadanie pierwsze. Oblicz długość okręgu o średnicy d równa się 10 cm. Mamy dany okrąg o pewnej średnicy. Jak mówiliśmy we wstępie, długość okręgu równa się 2 razy pi razy r, gdzie r to jest promień. My mamy daną średnicę. Oczywiście, żeby obliczyć promień okręgu, wystarczy, że średnicę podzielimy na 2, ponieważ 2 promienie to jest średnica. A więc 10 dzielone na 2 to jest 5 cm. Teraz podstawiamy sobie do naszego wzoru. Długość okręgu równa się 2 razy pi razy 5. To się równa 2 razy, podstawiamy za pi w przybliżeniu 3,14 razy 5. To się równa 10 razy 3,14. To się równa 31,4 cm. A więc taka jest długość okręgu. Oczywiście długość okręgu zawsze będziemy otrzymywać w przybliżeniu, ponieważ pi jest liczbą niewymierną, więc zawsze podajemy tylko jej przybliżenie. O tym musimy pamiętać. Oblicz miarę kąta alfa. Jak widzimy na rysunku, kąt alfa jest kątem środkowym AOC opartym na łuku ABC. Jednocześnie mamy na rysunku dany kąt wpisany ABC oparty na łuku ADC oraz, co może jest nieco trudniej zauważyć, mamy dany kąt, drugi kąt środkowy AOC również, który oparty jest na łuku ADC. Jak obliczyć miarę kąta alfa mając te dane? Zauważmy, że kąt środkowy AOC, ten oparty na łuku ADC, jest oparty na tym samym łuku, na którym jest oparty kąt wpisany ABC. Stąd wniosek, że miara kąta środkowego AOC opartego na łuku ADC
jest równa 2 razy miara kąta wpisanego ABC, a więc 2 razy 140 stopni równa się 280 stopni. No, wiemy, że kąt pełny jest równy 360 stopni, a więc miara kąta alfa jest równa 360 stopni odjąć 280 stopni równa się 80 stopni. Zadanie trzecie. Długość okręgu wynosi 49 pi. Oblicz promień tego okręgu. Tu mamy odwrotną sytuację. Podana jest długość okręgu. Mamy obliczyć jego promień. Jak wiemy, wzór na długość okręgu L równa się 2 pi r. Tym razem mamy dane L, więc za L podstawiamy 49 pi równa się 2 pi r. To mamy proste równanie. Obustronnie dzielimy przez pi. Otrzymujemy 49 równa się 2 razy r. Teraz obustronnie dzielimy przez 2. R równa się 24,5. Tutaj w tym zadaniu mam taką sytuację, że nie podano jednostki. Jeżeli nie podano jednostki, to w nawiasie kwadratowym piszemy j, czyli jednostka, ponieważ jakaś jednostka długości musi istnieć, aby zadanie miało sens. Wtedy, jeżeli nie podano nam centymetry, decymetry, metry bądź kilometry, w nawiasie kwadratowym zamiast tego możemy napisać j, co oznacza jednostkę. Na tym wykładzie dowiedzieliśmy się, czym jest okrąg, poznaliśmy jego podstawowe cechy. Zachęcam do rozwiązania zadań sprawdzających oraz do obejrzenia wykładu Figury płaskie, koło. Dziękuję za uwagę.